Niech się uśmiecha. No, dzisiaj odbywa się wyścig złomów pod nazwą Ostatni Dech. Frekwencja dopisała, bo jest około 30 samochodów, 30 czy 32. Jest, w tej chwili jest chyba trzeci wyścig, przygotowują się do trzeciego wyścigu, bo mieliśmy troszeczkę opóźnienie, nieszczęśliwy wypadek się stał. Panią z aparatem fotograficznym samochód potrącił tylną częścią i złamał jej nogi, a na szczęście nic poważnego się nie stało, ma złamaną nogę. To są samochody, które na jakby na drogi publiczne już się nie nadają, a organizujemy to z tego powodu, że dużo ludzi chce się po prostu wyszaleć gdzieś, a robią to tutaj na tym zamkniętym terenie. Jeżdżą, jak to zresztą Państwo zobaczycie, nie żałują tych samochodów. No, byłem na poprzednim rajdzie, spodobało mi się, kupiłem samochód, no i przyjechałem się wyżyć. Co to za maszyna? Jaką maszyną można tutaj startować? Tu można wszystkim startować, czym się da, co jedzie, co nie jedzie też, jak widać. Ogólnie to jest jakieś tam stare sobie Volvo, benzynka, no jedzie, daje radę. Powiedział pan, żeby się wyżyć, czyli co tak tutaj jest. Można robić? No wyżyć się, adrenalina, te sprawy. Lepiej się wyżyć, mi się wydaje, tutaj niż gdzieś na ulicach, jak niektórzy to robią, prawda? Widzieliśmy, że na trasie wyścigu może się zdarzyć wszystko. No tak, była i był i wypadek, jak było widać, było złamanie nogi i w ogóle, no ale to akurat według mnie wina kibica, który się znalazł tam, gdzie nie powinien. W dniu wczorajszym około godziny 13 komenda policji w Kościerzynie została poinformowana, że na terenie Amok Parku doszło do wypadku z udziałem samochodu i 21-letniej młodej kobiety. Policjanci po przybyciu na miejsce stwierdzili, że rzeczywiście podczas organizowanego tam wyścigu tak zwanych starych wraków, złomów przez Kaszubski Klub Przełajowy w tym dniu doszło do nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem samochodu jednego z uczestników tego wyścigu i kobiety, która była na terenie tego obiektu. Doszło do tego prawdopodobnie w wyniku wyjechania tego samochodu poza obszar tego toru, no i najechania na tą kobietę, gdzie ta kobieta doznała złamania nogi. Kierująca samochodem była trzeźwa, a ta poszkodowana miała w organizmie 0,22 promila alkoholu. To zdarzenie jest w tej chwili badane przez policję. Wszystkie okoliczności są sprawdzane i trwają wyjaśnienia całej sytuacji.